Chalkidiki to północno-wschodnia część Grecji, której charakterystycznym wyróżnikiem są trzy niezwykle malownicze półwyspy Kassandra, Sidonia i Athos. Kassandra i Sidonia są dużą atrakcją turystyczną. Athos jest autonomiczną republiką prawosławnych mnichów i jest praktycznie niedostępny dla turystów. My na miejsce pobytu wybraliśmy Sarti, malownicze miasteczko na wschodnim wybrzeżu Sidonii, w pobliżu którego są jedne z najpiękniejszych plaż Grecji. W Sarti zamieszkaliśmy w bardzo przyjemnej willi, oddalonej od najbliższej plaży około 350 metrów. Oto, jak prezentują się nasze apartamenty. Thank you.
oto droga na plażę. Pięta góra Atos, wysoka na 2033 metry, odległa od Sarki linii prostej około 22 km, jak zwykle nieco zamglona ze względu na silne parowanie bardzo ciepłego morza, no i przyległa do Sarki plaża. Nazwijmy ją umownie plażą numer 1. My ulokowaliśmy się przy skałkach, gdyż dno morskie jest tu bardziej urozmaicone i ciekawsze, oczywiście, gdy pływa się z maską i płetwami. Charakterystycznym elementem krajobrazu Grecji są kamienne kapliczki stawiane na wzgórzach i przy drogach. Tędy wracamy do naszych apartamentów. Na zasłużony posiłek i odpoczynek po trudach plażowania. U nas na obiad placki ziemniaczane. Wprawdzie z proszku, ale bardzo smaczne dzięki dodaniu sera i jajka. A przeganianie ich widelcem po talerzu ma tylko na celu obniżenie ich temperatury. A to znowu Atos i następna plaża. Nazwijmy ją umownie plażą numer 2. Oddzielona od poprzedniej wzgórzem z dwiema kapliczkami i odległa od naszych apartamentów około 450 metrów. Nie tyle, nieco większa odległość,
ile konieczność pokonania niewielkiego wzgórza powodują, iż jest ona prawie pusta. Jeszcze raz kapliczka nad plażą numer 2 oraz nad plażą numer 1. Jakby ktoś miał wątpliwości, to chciałem powiedzieć, że osiołek jest tylko jeden.
wiejąca bryza rozfalowała nieco morze, czyniąc wejście do wody nieco bardziej atrakcyjne. Niech nikt nie ma wątpliwości, że mąż jest podporą i ostoją. Potrafi także podnosić nie tylko na duchu.
widok ze wzgórza nad plażą numer 2 na następną zatoczkę i plażę, atrakcyjną z uwagi na to, iż można na nią łatwo dojechać samochodem i biwakować w namiotach lub przyczepach. W dali widoczny jest niewielki port. Już tam byłem. W drodze na następną plażę, znaną jako plaża pomarańczowa, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, by jeszcze raz spojrzeć na port i sanki. To już plaża pomarańczowa, oddalona od Sarti 6 km, ale jej piękno w pełni wynagradza konieczność dojazdu samochodem lub skuterem. Thank you.
Wyprawa brzegiem plaży w kierunku kempingu Platanicy. Kemping ten ulokowany jest pomiędzy Sarti a Pomarańczową plażą i korzystają z niego głównie karawaniarze, czyli mieszkańcy przyczep kempingowych.